Nas interesują języki naszego regionu, nas interesują języki Europy Środkowej i Południowej. Będziemy się zatem zastanawiali, w jaki sposób te języki bronią się przed globalizacją, w jaki sposób bronią się przed naporem języka angielskiego, w jaki sposób mogą się znaleźć w sytuacji kontaktu z językiem chińskim, gdyż nasz instytut, nasz wydział, Wydział Filologii Polskiej Klasycznej, rozpoczął intensywną współpracę z uniwersytetami chińskimi. Uważa się, że istnieje 6 tysięcy języków współcześnie, w tym wiele języków małych. Najwięcej osób na świecie mówi, jak wiadomo, językiem chińskim, a jednocześnie dodaje się, że codziennie jeden język umiera. Ponieważ z punktu widzenia gospodarczy małe języki nie są efektywne i zawsze ludzie uczą się dużych języków. Przemiany oczywiście najbardziej są wyraźne na poziomie leksykalnym, bo słownictwo ulega zmianom, słownictwo jest najbardziej zakotwiczone w społeczeństwie jakby w praktykach kulturowych społeczeństwa. A nie sądzę, żeby takie bardziej trwałe i stabilne elementy struktury językowej, struktury gramatyczne, składniowe i tak dalej, były aż tak jakby podatne na zmiany. Wygląda to tak, że język się oczyszcza, tak jakby istniały w nim wewnętrzne mechanizmy samooczyszczania. Historyk języka przypomina sobie wiek XV, kiedy szalała moda na język czeski, przypomina sobie wiek XVII, wypełniony po brzegi łaciną, później była francuszczyzna. Zdawało się, że polszczyzna w tej modzie na języki obce zaczyna ginąć, zresztą były takie głosy, alarmowano, mówiono, że polszczyzna jest zagrożona. Podobnie było, co ciekawe, po roku 89, kiedy nastąpiła potężna fala anglicyzmów, że one będą bardzo trwałe, że te mechanizmy tożsamościowe, mechanizmy trwałości, rodzimości są co najmniej równie silne jak mechanizmy zmiany w języku.